Witam. Dzisiaj jest drugi dzień świąt i żeby odpocząć od tego obżarstwa, wybrałem się na taką krótką wycieczkę niedaleko tutaj poza miasto, parę kilometrów dosłownie, na takie mi znajome łąki i zobaczymy, no. Już lekki śnieżek, lekki wiatr, no ale zobaczymy, może coś ciekawego uda się zaobserwować. Zatrzymałem się, bo zauważyłem polującego myszołowa. Krąży, nie chcę go spłoszyć. Biorę aparat. Powoli otwieram drzwi i spróbuję go sfotografować. Spłoszyć. Pikuję nad łąką. Widzę go. Włączę aparat. Niesamowity ptak. Niby taki pospolity ptak myszołów, ale no, dla mnie jest po prostu przepiękny ptak. Nie, no, zobaczymy, jak zdjęcia wyjdą. Myślę, że może coś tam udało mi się złapać, także zobaczymy. Zobaczę, czy coś mi wyjdzie z tych zdjęć. Ale myszołów był, także jestem zadowolony. Nie wiem, fascynują mnie te ptaki. Są takie dostojne, ta ich sylwetka. To jest niesamowite po prostu. Bardzo ciekawy ptak. Bardzo interesowało mnie to, jak on poluje, jak on widzi swoją ofiarę. Przecież pośród tych traw, tutaj akurat niskie w zimę, ale lato czy wiosna, przecież te trawy są wysokie i nie sposób dostrzec z takiej wysokości jakiegoś takiego gryzonia. A więc sprawa wygląda tak, że one widzą ultrafiolet, który absorbuje mocz i kupa tych gryzoni i widzi ślady znaczone właśnie przez gryzonie i w ten sposób odnajduje ofiary. Tutaj właśnie budując gdzieś gniazdo, czy wybierając teren do polowania, myszołów wybiera miejsca właśnie, gdzie sporo jest właśnie takich ścieżek, tak zwanych map, właśnie gryzoni, gdzie wiadomo, że one tam bytują i ma ułatwione zadanie, bo wtedy wystarczy wylecieć tylko i widzi, pewnie od intensywności zależy też, od świeżości właśnie śladów zależy to, jak on właśnie widzi, czy w danym momencie gdzieś tam ta myszka
Nornik jakiś przebiega, czy był już dawno, czyli pewnie te ślady są mniej intensywne z czasem, zanikają, natomiast te świeże jakoś tak bardziej odbijają ten ultrafiolet. Także no, taka ciekawostka. Ale to nie tylko myszołowy, to pewnie inne też ptaki drapieżne w ten sposób polują na swoje ofiary. Oczywiście oprócz tego, że mają doskonały wzrok. I te jeszcze tam do tego zakola powiedziałem łabędzie, także może uda mi się robić jakieś fajne zdjęcia. Źle. Wiatr jest, ale zimno nie jest, także będę wracał.